Kolekcja Arrasów, utkana w Brukseli w latach 1550-1560 dla króla Zygmunta Augusta, jest symbolem złotego wieku Jagiellonów i jednym z najważniejszych dzieł sztuki renesansu w Polsce. W kontekście europejskim została uznana za największy zespół tapiserii powstały na zamówienie jednego zleceniodawcy. Około 160 tkanin różnych formatów i przeznaczenia wykonywano partiami i sprowadzano z Flandrii do Polski, począwszy od liczących 19 tkanin serii biblijnych, przedstawiających sceny z Księgi Rodzaju. Dzieje pierwszych rodziców, dzieje Noego czy dzieje wieży Babel. Premiera dwóch pierwszych odbyła się na Wawelu w 1553 roku, podczas zaślubin króla z trzecią małżonką, Katarzyną Habsburżanką. Później zrealizowano werdiury ze zwierzętami na tle pejzażu. Kiedyś było ich około 50, dziś możemy podziwiać 44 oraz tapiserie z herbami i monogramami króla, obecnie 25 sztuk. Wystrój wnętrz uzupełniły tkaniny nad drzwiami i okna, a także małe arrasy meblowe do pokrycia krzeseł. W XX wieku kolekcję określono mianem Skarbu Narodowego. Sprawił to testament ostatniego Jagiellona z 6 maja 1571 roku, przekazujący zbiór dożywotnio siostrom Annie, Zofii i Katarzynie, a po ich śmierci Rzeczypospolitej. Wejście tapiserii do skarbca koronnego utrwaliło status kolekcji jako własności publicznej. Ogromny prestiż i rangę niemal insygniów arrasy zyskały dzięki używaniu ich jako oprawy najważniejszych uroczystości wagi państwowej, ślubów, koronacji i pogrzebów władców. Burzliwa historia tego zbioru uczyniła z niego narodowy symbol. Dzieje arrasów znaczone były nieustanną walką o ich uratowanie przed kataklizmem potopu szwedzkiego, sprzedażą, groźbą utraty w czasie rozbiorów, zniszczeniem w okresie II wojny światowej. Arrasy biblijne zaprojektował wybitny twórca Mikiel Coxey, rodem z Malin, żyjący w latach 1499-1592, zwany w ojczyźnie Rafaelem Flamandzkim. Należą one do najlepszych dzieł tego mistrza. Malarskie projekty werdiur, czyli kartony, można nazwać przełomową kreacją w dziejach tego gatunku, zarówno ze względu na rewelacyjne studia roślin i zwierząt, jak i nowożytne ujęcie pejzażu. Awangardowe kompozycje tkanin z monogramami i herbami wyszły z pracowni twórców niderlandzkiej groteski, północnej odmiany renesansowego ornamentu, którą wiąże się z nazwiskami Cornelisa Florisa i Cornelisa Bossa. Na krawędziach arrasów zachowały się znaki miejskie Brukseli oraz 9 brukselskich warsztatów tkackich. Liczba zaangażowanych pracowni pozwala ocenić rozmach całego przedsięwzięcia, wyjątkowego w dziejach renesansowej sztuki tkackiej.